W 17. kolejce pierwszej ligi piłki ręcznej MTS Chrzanów podejmował przed własną publicznością ostatni zespół rozgrywek – Uniwersytet Radom. Poprzedni mecz pomiędzy tymi drużynami zakończył się wysoką wygraną Chrzanowian i to oni byli zdecydowanymi faworytami sobotniej rywalizacji. Początek meczu należał do gospodarzy. W ataku Cabanów punktowali Patryk Rola i Karol Put, którzy z łatwością trafiali do bramki rywala. Także obrona Chrzanowian od początku prezentowała się solidnie i Radomianie mieli duże problemy pod bramką Marcina Górkowskiego. W 8 minucie po dwóch szybkich kontrach wykończonych przez Patryka Madeję MTS prowadził już 6-2. Napór gospodarzy trwał i 2 minuty później Jakub Romian rzucił na 8-2. Z czasem jednak przyjezdni zaczęli prezentować się coraz lepiej. Poprawili grę w obronie, zmuszając do coraz liczniejszych błędów zespół z Chrzanowa. W ataku gości świetnie spisywali się Adrian Gruszczyński oraz Piotr Rojek i przewaga MTS-u zaczęła szybko topnieć. W 21 minucie po kolejnym trafieniu Piotra Rojka MTS prowadził już tylko 10-7. Do końca pierwszej połowy przyjezdni odrobili jeszcze jedno trafienie i oba zespoły schodziły do szatni przy stanie 13-11 dla MTS-u. Po zmianie stron przyjezdni rzucili się do ataku i w 34 minucie doprowadzili do wyrównania na 13-13. Podrażnieni wynikiem Chrzanowianie przyspieszyli i po trafieniach Jakuba Romiana powrócili na dwubramkowe prowadzenie. Mecz się wyrównał i gospodarze nie potrafili już wywalczyć większej przewagi bramkowej. Drużyna z Radomia cały czas spowalniała grę. Mozolnie budowała swoje ataki i zdobywała kolejne bramki. W 42 minucie na boisku świetną interwencją zameldował się bramkarz gospodarzy Grzegorz Małodobry. Chwilę później z koła na 18-16 trafił Paweł Stroński, ale błędy w kolejnych akcjach sprawiły, że w 48 minucie Radomianie wyrównali. Dzięki bramkom Patryka Roli i Karola Puta MTS powrócił na dwubramkowe prowadzenie, ale przyjezdni utrzymywali dystans i zapowiadała się nerwowa końcówka. Na szczęście dla Chrzanowian dobra dyspozycja Grzegorza Małodobrego i jego kolejne obrony pozwoliły gospodarzom na złapanie oddechu i powiększenie przewagi do kilku trafień. Przyjezdni, tracąc kontakt, ściągnęli bramkarza, by swoją akcję rozegrać w przewadze. Strata piłki kosztowała ich jednak sporo, gdy do pustej bramki na 24-20 trafił Karol Put. W samej końcówce przyjezdni zdołali jeszcze zmniejszyć straty i mecz zakończył się minimalną wygraną MTS-u 24-23. Wykonaliśmy plan, który sobie założyliśmy przed meczem, że 3 punkty bezwzględnie muszą zostać u nas. No faktycznie początek był dla nas bardzo obiecujący, no natomiast później wkradła się taka nonszalancja, no nie wiem jak to nazwać, nie graliśmy na tyle zespołowo, żeby wykorzystywać swoje sytuacje. Do tego doszło kilka rzutów nieprzygotowanych i później musieliśmy już grać tak praktycznie łeb w łeb. No, wygrywaliśmy, zespół przeciwny nas dochodził. No, wydawało się, że ta końcówka będzie już spokojna. Znaczy, generalnie no, było już pewne, że wygramy w ostatnich minutach. Natomiast no, szkoda, że nie powiększyliśmy przewagi, a po własnych takich złych decyzjach doprowadziliśmy do tego, że wynik się skończył tylko jedną bramką dla nas, bo powinniśmy, myślę, 5 bramkami to wybrać. Na pewno Uniwersytet Radom grał bardzo wolną piłkę, usypiali nas cały czas. Nagle ktoś wychodził z rzutem i te piłki niestety znajdowały miejsce w bramce. Myślę, że na pewno musimy przeanalizować ten mecz, ale na pewno cieszymy się z naszych 3 punktów, bo to jednak był bardzo ważny mecz w istocie miejsca, które zajmujemy w tabeli i cieszymy się, ale mamy na pewno, wiemy, że jest dużo do poprawy. Zacięliśmy się, to widać, musimy poprawić swoją grę i w obronie i w ataku, bo też są sytuacje, których nie potrafimy wykorzystać z prostej pozycji i mam nadzieję, że na następny mecz będzie to wyglądać lepiej. Udało się dzisiaj wygrać mecz. Zdobywamy 3 punkty. Oczywiście to nie jest nasz najlepszy mecz, dobry, jest dużo do poprawy, ale mam nadzieję, że to się na przyszłość zmieni. Ten zespół strasznie nas usypiał, jak graliśmy w obronie. Rzucali takie właśnie bramki nie wiadomo z czego. No, trzeba poprawić tą obronę, no i oczywiście skuteczność w ataku. Grześ Małodobry zrobił to, co do niego należało, co od niego oczekujemy i myślę, że fajnie, że Marcin też może czasami odetchnąć i liczyć na zmiennika.
No szkoda tylko, że kilka piłek, które bramkarz odbił, no wpadły prosto w ręce przeciwnika, bo no mogło być dużo lepiej. Cieszę się, że ten mecz w moim wykonaniu dobrze wyszedł. Koledzy w obronie również mi pomogli i cieszę się, że mogę pomóc, gdy Marcinowi na przykład nie idzie. No ale najważniejsze jest to, że wygraliśmy mecz. Jesteśmy Grzesiowi dzisiaj naprawdę wdzięczni, bo zagrał super mecz. Byliśmy w szoku niektórych parat. Naprawdę nie spodziewaliśmy się takiego występu po Grzesiu, a Grzesiu pokazał nam, że może rywalizować z Marcinem naprawdę na równym poziomie. W 18. kolejce Chrzanowian czeka trudne wyjazdowe spotkanie z drużyną KS SPR Końskie. Jedziemy teraz do zespołu z Końskich. No, jest to zespół, który u siebie jest groźny, z każdym może wygrać. No ale myślę, że jeśli poprawimy swoją grę, to no, nie jesteśmy na straconej pozycji. Dzięki zwycięstwu nad Uniwersytetem Radom Chrzanowski MTS powrócił na 4. miejsce w ligowej tabeli. Liderem rozgrywek pozostaje SPR Tarnów.